One mają teraz 40 stopni, a miały prawie 100. Coś tutaj jest nie tak zarobione. Coś jest z nimi nie tak. Uważajcie, co robicie, wezwijcie kogoś z termowizją, jak coś wam podłącza, szczególnie magazyny energii. A więc tak wygląda serwis magazynu energii, więc to nie są takie proste sprawy. Chociaż niektórzy zrobiliby to szybciej, na pewno znam takich. Przyjechałem do klienta tutaj na serwis magazynu energii. Zobaczcie, jaka fajna fotowoltaika, 20 kW mocy. No i idziemy serwisować. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, sprawdzimy napięcia, wszystko. Tak więc kwestie tylko tak jakby kosmetyki, zobaczenia, czy wszystko jest ok. Ewentualnie wyrównania cel, zbalansowania, a powiedzenia klientowi, jak to trzeba ewentualnie zrobić i co musi tutaj jeszcze się nauczyć lub poprawić, ponieważ jest to w przypadku, o tak, na tle, albo na tle magazynu energii. Ważne jest, że jeżeli ktoś posiada magazyn energii z samochodu elektrycznego, żeby wiedział po prostu, jak się go obsługuje, jak się go włącza, wyłącza, co powinno się z nim robić, jakie napięcia powinny być prawidłowe na samym magazynie. Tak, żeby wiedzieć po prostu, czy jednym okiem od razu widzi, czy wszystko jest ok, czy wszystko się dobrze dzieje i tak dalej, więc tak to na razie wygląda. No i tyle, a ja się biorę za zobaczenie, co tutaj się dzieje, nic złego oczywiście. Prawdopodobnie będzie trzeba zbalansować dwie cele, ale to się zrobi top balancingiem tak zwanym, więc nie ma problemu, lecimy, hej. No to nagrywamy, kilka godzin zabawy, ale tutaj mamy nasz magazyn energii, tam SoFar, będę go ładował, zobaczymy, bo chcielibyśmy trochę kilowatów mocy tak jakby więcej przerzucić przez niego, więc zaraz to sprawdzimy i już wam pokażę, co tutaj się dzieje. Na razie, tak jak widać, mamy nasz program FOBPM i w nim sobie możemy zobaczyć ogólne takie założenia, jak po prostu w tym momencie wszystko działa. W gruncie rzeczy to samo, co jest tutaj na tym monitorze. Więc na razie jest spokój. Fajnie, bo widać no, takie podstawowe dane, tak jak widzicie, ile jest celi, jakie są rozjazdy, jak to wszystko wygląda, jest odpowiednio procent ustawiony, można to poustawiać. Tutaj nasza rozdzielnica nie pokazuje, żeby, no na razie myślę, że nie jest to potrzebne. Jest ustawione, że od 17 ma zacząć ładować, więc zobaczymy, co z tego nam tutaj wyniknie i jak to będzie działało. No, nie moja instalacja, więc kable są takie, jak są, prawda? Za to nie odpowiadam. Jakoby nie było, już mówiłem, żeby tutaj parę rzeczy poprawić. I co więcej, no będziemy zaraz testować całość. Nie będę już wam otwierał, jak to wygląda w środku, ale to są moduły takie, które widzieliście już od Tesli, więc tak to tutaj wygląda. Więc testujemy. Udało mi się w końcu po 3 godzinach zabawy odpowiednio wszystko spiąć, ale już wiem, co i jak, bo wymienialiśmy tutaj płytkę, wymieniałem płytkę. Pierwszy raz to robiłem, więc akurat przy okazji się nauczyłem, specjalnie nie zawracałem głowy pewnym osobom, chociaż też nie obyło się bez jednej, dwóch rozmów. Tak więc no, zobaczymy, co się będzie działo, może wam zaraz coś pokażę. Jeszcze wam pokażę troszeczkę w termowizji, co tutaj się dzieje. Jak widać, nasza rozdzielnia, styczniki no, są włączone, przekaźniki, więc no, mają te 30, 40, 50 stopni czasami. No ale sama płytka i tak dalej, nic tutaj się nie dzieje. Co do samego falownika, to jeszcze jest ważna rzecz, zaraz wam pokażę. O, chyba zaczęło się ładowanie. Tak, jest ładowanie, zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie, co się da zrobić. Ale jeszcze chciałbym wam pokazać ważną rzecz, ponieważ mamy komunikację, wiadomo, z SoFarem i wszystko widać tutaj, czyli komunikacja jest, to co jest na baterii, to co pokazuje na baterii, to widzi tutaj nasz FOBPM. No mamy ładowanie 5 kW,
Tak więc tak to tutaj wygląda. 26 amper. Zobaczymy, czy się da coś wyciosać z tego jeszcze więcej. Tak więc na razie tyle. Dlatego właśnie trzeba wzywać osoby, które wiedzą, to są podstawy, ale wiedzą co zmierzyć. Patrzcie co się stało. Puściłem 35 amper na kable. One mają teraz 40 stopni, a miały prawie 100, nawet 100. I w którym miejscu? Żeby wam nie być gołosłownym. Złączka. Te złączki już nie. Tu też. Ale ta złączka była najbardziej gorąca. Coś tutaj jest nie tak zarobione. Coś jest z nimi nie tak. Więc dlatego powiem szczerze. Uważajcie. Po prostu uważajcie. Uważajcie co robicie. Wezwijcie kogoś z termowizją. Jak coś wam podłącza. Szczególnie magazyny energii. Niech zobaczy czy się coś grzeje. Niech włączy wam... po prostu termowizję i zobaczy, czy na wysokim amperażu się coś dzieje. Bo te 100 stopni pojawiło się w przeciągu dosłownie 5 minut, 4. Nie wiem, co by było dalej, ale prawdopodobnie mogłoby dojść do pożaru. Więc dlatego warto, ale to bardzo warto wziąć kogoś, może nie takiego jak ja, ale no dobra, może i mnie, nieważne. I naprawdę nieważne jaki magazyn podpinacie, czy to taką Teslę, która jest tu w środku nic się nie grzało, magazyn dla niego to 35 amper to nic, te kable po prostu były bardzo, są bardzo, ta złączka jest kiepskiej jakości, więc widzicie co się dzieje. Okej, no to mamy finish, zaktualizowany ekran, podłączona komunikacja, co mogę powiedzieć, cały dzień Kabelki, sprawdzanie, ładowanie, rozładowywanie, badanie napięć. Tak więc tak wygląda, może nie do końca super, jeżeli chodzi o tą instalację tam z tyłu, to nie moja. Ale tutaj te wszystkie podłączenie i całość magazynu podnieśliśmy, także moc podniosłem, jeżeli chodzi o kwestię ładowania, rozładowywania do 35 amper, czyli do powiedzmy gdzieś około 10 kW będzie się dało. Jeszcze będzie trzeba tutaj zmienić airbagi właśnie ze względu na bezpieczeństwo i po prostu no, te kable dobrze wszystkie pozarabiać, poogarniać. Tak więc nie wiem, która już godzina, ale jest wieczór, a rano przyjechałem, więc tak wygląda serwis magazynu energii, więc to nie są takie proste sprawy. Chociaż niektórzy zrobiliby to szybciej, na pewno znam takich. Hej, otrzymajcie się.